Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z Wisły. Mamy dzisiaj niedzielę, 28 listopada i rozpoczynamy przeżywanie tegorocznego Adwentu. Jak wiemy, Adwent to nie jest tylko okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia oraz także nie jest to okres, w którym odliczamy czas do momentu, w którym będziemy mogli odpakować znajdujące się pod naszymi choinkami świąteczne upominki, ale Adwent ma w naszym życiu o wiele głębsze i istotniejsze znaczenie. Tylko, moi drodzy, aby je odkryć, aby to znaczenie poznać, musimy w naszym pędzie, w naszej gonitwie na chwilę zatrzymać się, aby dokładnie wysłyszeć to, co pragnie przekazać nam Bóg. Wsłuchajmy się w fragment, który znajduje się w 23 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza, gdzie w wierszu 5 i 6 czytamy. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował, i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Adwent, który dzisiaj rozpoczynamy, jest oczekiwaniem. Ale to oczekiwanie jest bardzo wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Ponieważ w Adwencie oczekujemy na tego, który już przyszedł, który przychodzi i który ma do nas przyjść. Adwent jest czasem, który powinniśmy wykorzystać do tego, aby w naszych sercach, myślach oraz życiu przygotować miejsce dla łaskawego i miłosiernego Boga. To, co powiedziałem, brzmi oczywiście pięknie. Nawet ktoś mógłby powiedzieć, że brzmi to górnolotnie. No ale tak ma być. Zastanawiam się jednak to, czy możemy z ręką na sercu powiedzieć, że nasz Adwent tak właśnie wygląda. Czy przeżywany przez Ciebie Adwent zbliża Cię do Boga? Czy te przedświąteczne tygodnie choć trochę różnią się od innych okresów czy momentów w Twoim życiu? Wielu z nas w najbliższym czasie z pewnością wiele wojennych chwil spędzi na rozmyślaniu nad świątecznymi upominkami oraz także poświęcimy dużo czasu na sprzątanie, przygotowywanie i przeozdabianie naszych mieszkań czy też domów. Możliwe, że pomimo pandemii oraz wciąż rosnącej inflacji będziemy starali się dołożyć wszelkich starań do tego, aby tegoroczne święta nie były gorsze od poprzednich. Wielu z nas nawet będzie się dwoić, troić, aby te święta były bogatsze i wspanialsze od tych, które do tej pory przeżyliśmy. Możliwe, że kolejny raz więcej uwagi będziemy przykładali do tego, jak wygląda nasza choinka i nie będziemy patrzyli na to, co znajduje się w naszym sercu. Zapominamy o tym, aby właśnie w naszych sercach zrobić miejsce dla najważniejszego i wyjątkowego gościa, którym jest narodzony w Betlejem Boży Syn Jezus Chrystus. Zapominamy o najważniejszym gościu, którego przecież nie może zabraknąć, ponieważ Adwent oraz nadchodzące święta bez niego nie mają żadnego znaczenia oraz sensu. Kiedy weźmiemy do ręki śpiewnik, to w pieśni, która znajduje się pod numerem 1, możemy czytać bardzo interesujące i cenne wskazówki dotyczące tego, jak powinien wyglądać Adwent naprawdę. Posłuchajcie. Adwentu idzie nowy czas, w uśpieniu ludzkim woła nas, otwórzcie serca swe. Przyjmijcie do nich króla chwał, by w każdym sercu miejsce miał. Zastanów się nad życiem swym, w Adwentu czasie w ciszy tej wyhamuj zwolnij już. W pośpiechu, w biegu stracisz cel, nie pojmiesz, w czym jest życia sens. W ciemności już nie musisz żyć, patrz w światło i do światła idź, byś Bożą jedność miał. Czy te słowa, moi drodzy, nie są wymowne i piękne? Spróbujmy. Tegoroczny czas Adwentu spędzić inaczej niż oczekuje tego od nas otaczający nas świat. Nie chciejmy, by ten czas był nieustannym wpadaniem w otaczający nas wir i prądy ludzkiego świata. Nie chciejmy, abyśmy nie przeszli życia bez Chrystusa. Chciejmy ten czas spędzić nie tylko z najbliższymi, ale przede wszystkim chciejmy ten wyjątkowy czas spędzić z Bogiem. Przygotujmy w naszych sercach miejsce dla naszego Zbawiciela. Niechaj Duch Święty zadziała w naszym życiu poprzez Boże Słowo, aby tegoroczny Adwent, tegoroczne święta oraz także całe nasze życie były pełne nadziei oraz także
oczekiwania w pełnej gotowości na powtórne przyjście Jezusa. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy, że wprowadzasz nas w tegoroczny Adwent. Ty wiesz, Boże, że pędzimy, uganiamy się za wieloma rzeczami, które później okazują się niepotrzebne. Dlatego prosimy Ciebie, abyś posyłał nam swego Ducha Świętego, żeby wskazywał nam ten najważniejszy cel naszego oczekiwania. Aby Twój Duch wskazywał nam cel naszej pielgrzymki. Żeby wskazywał nam Ciebie. Twoje imię, Boże, będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Amen. Życzę Wam dobrego dnia, błogosławionego Adwentu. Zostańcie z Bogiem.